Hej, hej, witajcie, poczekajcie jeszcze chwilę. Więc jeszcze raz witamy Was w tym filmie. Dzisiaj, jak możecie zauważyć po tytule, będziemy zamawiać dla Loli różne rzeczy, różne przysmaki, ziółka i tak dalej. Jeśli myślicie, że zapasy w tej mojej komodzie i w tych tutaj szufladach dobiegły końca, to nie. Tutaj wszystko jest nadal uzupełnione, ale za to mieszanka ziołowa to są totalne resztki, naprawdę są same takie już okruszki wręcz, bym powiedziała, a Lola zawsze je zostawia, więc trzeba coś zamówić. Właśnie skończyłam również sprzątanie Loli, co mogliście zauważyć dosłownie kilka sekund temu. Wymieniłam jej także wodę. I jak mogliście już zauważyć, Lola niestety znowu zaczęła tutaj linieć. Na grzbiecie już wyliniała, a tutaj po bokach jeszcze nie. Ale spokojnie, w takim razie się wyczeszemy, będziecie mieli dodatkową atrakcję na filmie. Jeszcze nie dodałam dzisiaj nic na Instagrama, a nie będę ukrywać, żeby się przydało. Więc tutaj szybko wybieramy jakieś filtry i dodajemy. Chodź, pokaż się. I już mamy zdjęcie. Z Lolą to nie jest nic trudnego. Jeśli nie jesteście na naszym Instagramie, to ominęło Was także sadzenie różnych rzeczy dla Loli. I teraz pokrótce Wam powiem, co my tutaj mamy. Więc w tej pierwszej doniczce mamy nagietka lekarskiego. W tej szklarni, tutaj po lewej stronie mamy marchewkę, na środku pietruszkę i tutaj przy końcu koperek. A tutaj w tej dłuższej, ostatniej doniczce mamy na początku pietruszkę, a na końcu, czyli po tej drugiej stronie doniczki, koperek. Wczoraj padał także deszcz, więc nie musiałam nawet tego już dzisiaj podlewać. Wczoraj też tego nie podlewałam. Jest dosyć wilgotno, więc wilgotnie, więc to w sumie też może dlatego. I tak to się właśnie prezentuje bez tej góry ta mini szklarnia. Ale tak już wracając do Loli i do głównego tematu filmu, to dzisiaj planuję zamówić dla Loli, tak jak Wam już wcześniej mówiłam, ziółka, ponieważ w tym kartonie już mamy dosłownie resztki. Poczekajcie, damy coś Loli, żeby się tak nie wierciła. I będą to dzisiaj maliny od przysmaczki. Damy jej tylko taką jedną malinkę liofilizowaną, ponieważ wczoraj do kolacji dostała malinkę, ale świeżą, razem z granulatem, ponieważ wczoraj akurat nie miała warzyw. I jeśli bardziej się chcecie dowiedzieć, jeśli chodzi o to, jak wyglądają jakieś Loli posiłki, to zapraszam Was na Instagrama, tam nawet jest wyróżniona relacja, gdzie staram się dodawać to wszystko, co Lola je, jeśli chodzi o śniadania i kolacje. Ale też bardzo fajny pomysł podsunęła mi jedna dziewczyna tutaj z Was w komentarzach jednego filmu, abym nagrała jakby takiego foodbooka Loli. Nie chcę Wam tego też do końca zdradzać, więc myślę, że to też nam się uda niedługo nagrać, więc tutaj na YouTubie też będziecie to mogli zobaczyć. Proszę. A jeśli chodzi o jakieś konkretne sklepy i firmy, w których planowałabym dla Loli to zamówienie złożyć, to na pewno myślałam nad grupą na Facebooku Zwierzęcy Paśnik Ziołowy. Tam składamy zamówienie przez maila bądź wiadomość prywatną na Messengerze. Tylko tutaj problem jest niestety teraz taki, że w tym momencie nie mają oni za dużo rodzajów ziółek, więc i tak musiałabym z jakiegoś innego sklepu coś zamówić, ale tak właśnie planuję zrobić, że zamówię z tego i z jakiegoś innego sklepu, ponieważ jak możecie zobaczyć, poczekajcie, zmniejszę Wam trochę światło, żeby Wam tutaj nie prześwietlało. Loli zabawki to już jest po prostu też żenada. Tak wygląda piłka z dzwoneczkiem, gdzie to już nawet nie przypomina piłki, a co dopiero piłki z dzwoneczkiem. Miała też jakby taką rolkę z Trixie. Stawię Wam gdzieś tutaj na ekranie właśnie zdjęcie. Tylko niestety ta rolka skończyła na dwie połowy.
więc też bardzo ciekawie wyglądała. Lola w sumie zdecydowanie bardziej woli takie zabawki węchowe, jak na przykład ta czy ta, ale takie zabawki drewniane są bardzo fajne, jeśli na przykład zostawiam ją w domu i nie chcę jej dawać żadnych takich przysmaków, no to tymi zabawkami drewnianymi się naprawdę bardzo fajnie bawi. Ja już weszłam w przeglądarkę i będziemy zaraz dla Loli zamawiać te wszystkie zioła. Wchodzę właśnie na Facebooka, a dokładniej na grupę Zwierzęcy Paśnik Ziołowy. Tutaj już jestem na tej całej liście ziółek. Ziółka na zwierzęcym paśniku zamawiamy od 100 gramów, a ceny, które są tutaj napisane, to są ceny za kilogram, więc to też sobie musicie przeliczać. Uwaga, przerwa, ponieważ dowiedziałam się od jednej z Was, że kwiaty ze zwierzęcego paśnika ziołowego możecie zamawiać już od 50 gramów. I teraz tak, tutaj pierwszą mamy pokazaną babkę lancetowatą. Ja babki lancetowatej nie chcę zamawiać, bo już ją mam. Ostatnim razem zamawiałam 2 kg chyba tej babki lancetowatej, więc całkiem sporo i jeszcze mi trochę zostało. Następnie mam liść maliny. Liść maliny ja mam w domu. Tutaj on jest. Nie jest on ze zwierzęcego paśnika ziołowego, ponieważ pamiętam, że wtedy, kiedy ja zamawiałam, no nie było go akurat. Tak się czasami zdarza. Teraz w ogóle mają jakieś totalne pustki, tak jak Wam mówiłam. 11, znaczy 15 rodzajów ziół na zwierzęcy paśnik ziołowy to jest bardzo mało. Tak wyglądają te, które ja tutaj mam. Ja pamiętam, że chyba kupiłam je u mnie w Poznaniu w sklepie zoologicznym. Jednym takim fajnym, ponieważ też są takie fajne sklepy zoologiczne, w których dorwiecie bardzo fajne artykuły dla swoich uszaków, więc polecam Wam po prostu patrzeć, orientować się. I tego liścia maliny chyba zamówię około 100 gramów. A może nawet troszeczkę więcej, ponieważ liść maliny to jest zioło lecznicze i zawsze je warto mieć tak ogólnie oddzielone od tych wszystkich innych, tak, o, tak jak ja tutaj mam, żeby w razie czego było je można podać królikowi. Następnie mamy tutaj liść truskawki, liść czarnej porzeczki, liść jeżówki purpurowej, kwiat lipy z kwiatem. Kwiat lipy z kwiatem na pewno zamówię, tak samo jak melisę lekarską. Jeszcze nie wiem ile, to Wam zaraz podam, jak sobie już to wszystko tak spiszę, to Wam oczywiście powiem, ale tak myślę, że około 100 gramów. Przerwało mi nagrywanie, ale nie wiem, czy Wam właśnie mówiłam. Tutaj dalej mamy melisę lekarską, której ja bym chciała zamówić 100 gramów. Kwiat lipy z liściem, tutaj też zamówię chyba 100 gramów. Nie chcę składać jakichś takich dużych zamówień, iż teraz nie ma sensu, ponieważ jakby dostały mnie się do tego jakieś robaki, to wolę wywalić mniej tych ziół niż więcej, no bo to jest właśnie złe w tych robaczkach, że wszystko, kiedy one się nam właśnie pojawią w naszych zapasach, trzeba wywalić. I też często też pytacie mnie się w sumie bardziej na Instagramie niż tutaj, jak się chronić przed nimi, jak im zapobiegać. I powiem Wam, że nie ma sposobu. Nie ma na nie sposobu, trzeba po prostu przeglądać te wszystkie ziółka. Ja trzymam też wszystko w pudełkach, żeby one tak szybko się nie przedostały i w takiej początkowej fazie, kiedy pojawią mnie się tylko w jednym pudełku, a inne będą zupełnie czyste, bez robali, to wtedy wywalam tylko to jedno, ale też trzeba uważać. Ja kiedyś o robaczkach mówiłam na moim Insta Stories i tutaj jak mamy takie rowki od tej pokrywki do pudełka, to one też bardzo lubią się osiadywać, tam znosić larwy. No i niestety, ale też wypadałoby to wszystko tak umyć. Czasami trzeba wyrzucić przez to, że one się tam w tych kątach zamknięć od pudełek osiadają. Następnie mamy liść borówki brusznicy. Fiołek trójbarwny, płatki nagietka. Jeśli chodzi o nagietka, ja go mam w domu i to całkiem sporo, więc myślę, że nie będę go zamawiać, ponieważ tutaj musiałabym go zamówić 100 gramów, ale jakoś nie sądzę, bym chciała. No nie wiem, jeszcze się zastanowię, jeśli chodzi o ten nagietek. Myślę, że zamówię też tutaj tasznik,
No i jakieś zioła jeszcze powybieram, to Wam za chwilę powiem, jak sobie już wszystko tak spiszę co do gramów. Też Wam oczywiście pokażę. I teraz mamy tutaj gałązki. Mamy gałązki jabłoni, maliny i gruszy. Wszystkie zamówię po 100 gramów. Po 100 gramów, może i nawet więcej zamówię. Pewnie więcej zamówię, bo tak Wam powiedziałam. A one są lekkie. Znaczy ciężkie te gałązki i po prostu trzeba tego zamówić więcej trochę, żeby nam jakoś to wyszło, żeby nam przyjechały w dosyć dużych ilościach. Następnie mamy korzeń topinamburu. Korzeń topinamburu też bym chciała zamówić. Muszę zobaczyć też w poprzednich zamówieniach, ile go zamawiałam, bo pamiętam, że jak poprzednim razem go zamawiałam, to wyszła mi taka idealna ilość na moje pudełko i tam starczyło na całkiem sporo czasu. Więc to też sobie zaraz zerknę. Korzeń lubczyku też nam się kończy. Korzeń pietruszki akurat mamy, więc fajnie. Następnie mamy miętę. Mnie się wydaje, że chyba miętę... Tak, zamówię miętę. Mięty zamówię nawet więcej, pewnie z 200-300 gramów. Kłąb czaperzu pewnie też zamówię. Owoc róży i aronii. Owoc aronii już mamy. Zastanowię się jeszcze nad tym owocem róży. Kwiat czarnej malwy, który tutaj jest dalej, również mam. Tak samo jak kwiat habra bławatka niebieskiego. Też mam i to całkiem sporo. Pamiętam, że kiedyś go zamówiłam chyba 200 gramów, przez co wyszło tego naprawdę całkiem sporo. Bierzcie pod uwagę to, że jeśli zamawiacie jakieś płatki czy kwiaty, to one są bardzo leciutkie i musicie je zamawiać naprawdę w takich minimalnych ilościach, ponieważ Wam tego wyjdzie strasznie dużo. Następnie mamy kwiat hibiskusa, który także posiadam. Płatki słonecznika, z tego co pamiętam, chyba mnie się kończą, więc w sumie się zastanowię. Mamy korę wierzby. Korę wierzby przez Lolę ta kora nie jest jakoś super uwielbiana, ale ją zje, więc chciałabym się zastanowić, ponieważ korę wierzby miałyśmy na razie tylko z Tivo. A wiadomo, że takie jakby paczkowane to są inne, inaczej smakują niż od takiego rolnika, który właśnie ma tutaj tą grupę na Facebooku Zwierzęcy Paśnik Ziołowy. Następnie mamy ziele owsa. Nad tym się zastanowię, ale pewnie nie zamówię tego zioła. I mamy granulaty. Granulat z babki lancetowatej ja mam i Loli smakuje. Ale jakoś, wiecie, że tak powiem, nie dałaby się za niego zabić. Bardziej po prostu lubi go. Nie ma szału u nas przynajmniej, ale wiem, że u wielu królików jest. Mamy z liści porzeczki granulat, z liści truskawki, z rumianku, z jasnoty białej i z mniszka. I ja myślę, że zamówię ten z truskawki i zamówię tylko 100 gramów. I też pamiętajcie, żeby sobie doliczyć dostawę, jeśli chodzi przy zamówieniu, jak sobie to wszystko podliczacie, to żeby sobie doliczyć dostawę. Przy przedpłacie na konto jest to 15 zł i za pobraniem 17 i to jest takie koszty wysyłki do 9 kg, później jest więcej. Więc co, ja siadam, wszystko tutaj spisuję na moją pocztę i wysyłam. Poszło. Wyświetlę Wam teraz na ekranie, co zamówiłam i przy okazji tutaj przeczytam Wam z takim mini omówieniem, można to tak powiedzieć, ale i tak już się dużo tam nagadałam, bo widziałam, że aż 5 minut gadałam o tym, co bym chciała zamówić, a co nie. Ale mam nadzieję, że się Wam podobała tamta część filmu. Więc tak. Zamówiłam liść maliny 100 gramów, liść truskawki 100 gramów, liść czarnej porzeczki 100 gramów, liść jeżówki purpurowej również 100 gramów, kwiat lipy z kwiatem 100 gramów, melisę 100 gramów, fiołek trójbarwny 100 gramów, płatki nagietka 100 gramów. Mówiłam, że niby mam i mam, owszem, mam całą paczkę, ale jednak nagietek to jest taki kwiat, który bardzo szybko schodzi i w sumie też go dużo schodzi, więc postanowiłam, że domówię go 100 gramów, on się u nas nie zmarnuje. Następnie mamy tutaj
Poczekajcie, bo się zgubiłam. Następnie mamy tasznik 100 gramów, liście lucerne 100 gramów, miętę 150 gramów, kłącze perzu 100 gramów, ziele owca 100 gramów. Mówiłam, że się nie zdecyduję na to ziele owca, a jednak. Rdes ptasi 100 gramów, korzeń mniszka 200 gramów, ponieważ on zawsze tak wychodzi jakoś, no mało go po prostu wychodzi. Mam nadzieję, że teraz go też nie wyjdzie mało, a zamówiłam tyle, co zamawiałam ostatnio, ale nie pamiętam, czy tam miałam całe pudełko, czy nie. No ale mam nadzieję, że przyjdzie tyle, ile ja bym chciała. Następnie mamy korzeń lubczyku, również 200 gramów, korzeń topinamburu 350 gramów. Poprzednio zamawiałam 400 gramów, ale pamiętam, że nie chciało mi wejść to do pudełka, więc zamówiłam 350 gramów, żeby tego uniknąć. Granulat z liści truskawki 100 gramów, płatki słonecznika 100 gramów i teraz gałązki maliny, gałązki gruszy i gałązki jabłoni, których zamówiłam więcej, czyli tam 300 gramów, a gałązki maliny i gruszy to jest po 200 gramów. I tak właśnie prezentuje się zamówienie ze zwierzęcego paśnika. Ja je przed chwilą wysłałam, więc pewnie odpowiedź pojawi się jakoś wieczorem. Zaraz też wykonam przelew na ich konto i zamawiamy dalej, ponieważ to nie jest jedyny sklep, w którym chciałabym złożyć zamówienie. I teraz już przechodzimy do kolejnego sklepu, jakim jest sklep Zdrowy Zwierzak. Nie będę Was tutaj oszukiwać, że znalazłam go na przykład teraz, ponieważ nie. Znalazłam go już w sumie wczoraj, albo dzisiaj jakoś rano, kiedy poszukiwałam sklepu, w którym mogłabym zamówić takie dodatkowe rzeczy, które potrzebuję dla Loli. Ja teraz będę sobie tutaj przeglądać stronę i do Was rozmawiać. Widzę tutaj od razu na pierwszy rzut oka, że mamy rumianek od Allegii. I ten rumianek na moje oko to jest ziele z kwiatem jakby, więc mam nadzieję, że taki też przyjdzie. Jeśli nawet nie przyszedłby z zielem, no to będzie dobrze. Akurat jeśli o to chodzi, to w sumie możemy mieć to i to. Na zasadzie i tego potrzebuję, więc tutaj no, jak przyjdzie tak, to nie będę miała żalu. Następnie mamy tutaj również firmę Hamsteak. Bardzo fajne są produkty od Hamsteak, jakbyście nie wiedzieli. Niestety patrzę teraz tutaj, że takie krążki brzozowe z warzywami, które chciałam od nich zamówić i przetestować, są niedostępne. Ale to nic, w takim razie zamówimy coś innego. I myślę, że będą to... No właśnie, co to będzie? Mamy tutaj te wszystkie chipsy brzozowe. Jestem ciekawa, czy są te z truskawką, bo są one bardzo polecane. O, są. A my ich jeszcze nigdy z Lolą nie miałyśmy. Mamy tylko te z marchewką i w sumie takie też tylko miałyśmy, z tego co pamiętam. I jeszcze raz piszę sobie Hamsteak. Mamy tutaj też chrupelusz. Powiem Wam, że Loli naprawdę zasmakował ten chrupelusz, ponieważ go miała. Kilka dni temu jej kupiłam i właśnie może pokażę Wam, jak on wygląda. Więc tak, teraz prezentuje się w taki sposób. Jak widzicie, do... Na pewno kapelusza nie przypomina, a już tym bardziej nie przypomina tego, że w tym kapeluszu znajdowały się zioła. Recenzję znajdziecie na moim Instagramie Króliczkowe Podłoga Rady. Tam się wypisałam trochę o tym wszystkim, więc mam nadzieję, że komuś to pomoże. Jeśli ktoś się chciał zdecydować na ten kapelusz, a nie wiedział, czy to jest warte swojej ceny. Chociaż nie jest to wcale takie drogie, ponieważ na przykład tutaj kosztuje 9 zł i 80 groszy. Jest tutaj dostępna firma Trixie. I powiem Wam, że ja strasznie długo czaiłam się na taką zabawkę dla Loli. Nigdzie jej nie mogłam znaleźć.
w żadnym sklepie. Ale w końcu mnie się to udało i tutaj jest, więc dodaję ją do koszyka. Tę zabawkę wyświetlę Wam właśnie gdzieś na ekranie. Ja już ją dodałam do koszyka, bo jest no naprawdę bardzo fajna. Jest jej także, jakby to Wam powiedzieć, druga wersja, ale ja wezmę tą wersję. Wydaje mi się zdecydowanie ciekawsza i taka bardziej, że tak powiem, skomplikowana dla królika. Chociaż to i tak są zabawki interakcyjne, tak zwane maty interakcyjne, więc one rozwijają umysł naszego królika. Ja, jak wiecie, mam takie dwie. Jedną plastikową z takim jakby przesuwanym talerzem w środku, gdzie mamy takie otwory. I też w te otwory mogę jakby wyciągnąć ten talerz i wsadzić w te otwory takie, no, takie, nie mam pojęcia, jak to Wam określić, ale mniej więcej będzie to wtedy działało jak ta druga wersja tej zabawki, którą Wam teraz pokazuję tutaj na ekranie. Teraz ją możecie zobaczyć. I mam jeszcze taką drewnianą, którą specjalnie dla Was przed chwilą wyciągnęłam. Tutaj ma takie otwierane coś, a tutaj jest podnoszone. Lola lubi bardzo obydwie. Lola w ogóle lubi takiego wszelkiego rodzaju zabawki werchowe. Takie maty interakcyjne również zaliczają się do zabawek werchowych, przynajmniej moim zdaniem, ponieważ mamy tam takie otwory, w które wkładamy jakieś przysmaki i królik musi to wywężyć, to przesuwając. Na tym polegają właśnie te maty interakcyjne. I widziałam tutaj również, że mamy tutaj inne zabawki od Trixie. Mam tutaj na myśli na przykład te kule. O, tutaj ją możecie zobaczyć teraz u mnie na komputerze, o ile coś widzicie na laptopie u mnie, albo u siebie na ekranie, ponieważ postaram Wam się wstawiać te zabawki. Lola bardzo lubi te piłki z wikliny, więc też dodam je od razu do koszyka. Ja dodam tą największą 13 cm, ponieważ uważam, że one są takie najfajniejsze i adekwatne do wielkości królika, ponieważ króliki to są takie większe zwierzęta i uważam, że takie większe zabawki są dla nich fajniejsze, takie adekwatne do ich rozmiaru, a te mniejsze kule to bardziej bym postawiła na inne zwierzęta. I dodatkowo dobiorę tutaj jeszcze gałązki porzeczki, ponieważ przeglądając stronę gdzieś tam w przerwie, kiedy Wam tutaj nie nagrywałam, bo gdybym Wam wszystko nagrywała, to ten film trwałby ponad godzinę na pewno, jak nie dwie. I myślę, że dodam na przykład gałązki porzeczki, skrzyp polny, z tego co widziałam też jest i chyba to tyle. No dobra, więc słuchajcie, znalazłam tego samego sprzedawcę, czyli Zdrowy Zwierzak, ten sam sklep na Allegro, a że ja na Allegro mam tą dostawę Smart, przez co nie muszę płacić, a że to jest super sprzedawca i ma tą możliwość Smarta, no to postanowiłam, że zamówię tutaj właśnie przez Allegro. Wyjdzie mi po prostu taniej, ponieważ produkty kosztują jakby tutaj tyle samo. I zaraz Wam powiem, co mam w koszyku. Okej, więc ja już tutaj wszystko zamówiłam. Z racji tego, że nie widzicie mojego ekranu, to po prostu wszystko, co z Wami teraz będę omawiała, będzie się Wam pokazywało na ekranie. Jeśli chodzi o produkty od firmy Hamsteak, to zamówiłam gałązki leszczyny z pasternakiem, czyli te takie białe, możecie je zauważyć właśnie teraz na ekranie u siebie. Lola ich jeszcze nigdy nie jadła, tak samo jak nie jadła drugich gałązek leszczyny, tym razem z pietruszką, które zamówiłam. Chciałam też zamówić gałązki leszczyny z marchewką, ale uznałam, że skoro mamy te chipsy brzozowe z marchewką, no to tutaj nie ma sensu tego zamawiać. Dodałam również do koszyka tą drewnianą piłkę z dzwoneczkiem 6 cm od Trixie, którą pokazywałam Wam na początku filmu, która już kompletnie nie przypomina piłki, a już szczególnie z dzwoneczkiem. Zamówiłam również piłkę z wikliny,
Również od Trixie 13 cm, czyli tą taką największą rolkę z dzwonkiem, którą w sumie mówiłam wam jak skończyła, Następnie mamy rumianek suszony od Allegi, mam nadzieję, że to będzie to ziele, no ale jak nie będzie, no to trudno. I pod sam koniec mamy skrzyp polny, a także tą zabawkę, na którą tak długo polowałam, jeśli ktoś by się nią też interesował i też by ją chciał zamówić. No to mamy tutaj ją w cenie 39,96 zł. Na zasadzie 39 zł i 96 groszy. Miałam też zamówić, tak jak wam pokazywałam, chipsy brzozowe z truskawką, ale jednak z nich zrezygnowałam. A jeśli chodzi o te gałązkie porzeczki, bo nie wiem, czy wam mówiłam, czy nie, ale w końcu je dodałam do koszyka, to się okazało, że są niedostępne, więc je po prostu wzięłam i usunęłam z koszyka, no bo jakbym miała je inaczej zamówić. Więc tak prezentują się dwa zamówienia, które dzisiaj złożyłam. Jedno jest od zdrowego zwierzaka, które zamówiłam poprzez przeglądarkę Allegro, poprzez stronę Allegro. A druga to jest grupa na Facebooku Zwierzęcy Paśnik Ziołowy. I teraz pozostaje tylko czekać, aż te zamówienia dojdą. Hej, hej, witajcie! Dzisiaj mamy czwartek. Zamówienia składaliśmy w poniedziałek i paczka ze zdrowego zwierzaka już jest. I co? Myślę, że zabieramy się do jej otwierania. Cieszę się, że tak szybko przyszła. Już nie mogę się doczekać, jak będą wyglądały te wszystkie produkty w środku. Okej. Ja już tutaj widzę dużo rzeczy. Poczekajcie, ustawię może inaczej kamerę, bo widzę, że wam tutaj już... A nie, jest dobrze. Okej. Więc tak. Mamy tutaj katalog. To jest jakaś gazeta. Pupil, z tego co widzę, numer pierwszy. Ciekawa. Później myślę, że sobie przeglądnę. No dobra, ale myślę, że i was, i mnie najbardziej interesuje zawartość tej paczki, co tutaj mamy w środku, więc już patrzymy. Pierwszy mamy rumianek suszony od Allegi. Trochę sieczki jest, ale da się przeżyć, nie jest źle. I mnie się wydaje, że to jest takie właśnie ziele z kwiatem, więc fajnie. Następnie mamy skrzyp polny, też od Allegi. I tutaj już też jest trochę sieczki, no ale to wiadomo. Zawsze będzie przy tego typu ziołach, no bo jakby miało jej nie być. Ale nie jest jej jakoś dużo, więc przeżyjemy. Następnie mamy tą kulę wiklinową od Trixie, 13 cm, tak ona właśnie wygląda. Ostatnio też w odcinku z tej serii, w filmie z tej serii też ją zamawialiśmy. Następnie mamy piłkę z dzwoneczkiem, ojejku. Ona też jest tutaj od Trixie. Lola ją już miała kiedyś, to nawet chyba dwie już takie miała, ale one szybko u nas kończą, no tak jak mogliście zobaczyć na wcześniej w tym filmie. Następnie mamy tutaj tą rolkę. Ona też u nas kończy, tak jak wam już mówiłam na początku. Ale fajnie, bo ja wiem, że Lola lubi się bawić takimi zabawkami. Może za nim jakoś super nie szaleje, ale lubi w wolnym czasie sobie właśnie w ten sposób zająć czas, więc czemu bym miała jej tego nie zamówić? Następnie mamy młode pędy leszczyny. I to są te z pietruszką od Hamsteak. Mam nadzieję, że je widzicie. Nie wiem, czy ja już wam mówiłam, ale po prostu muszę się doświetlać tutaj ringiem, ponieważ za oknem mamy dzisiaj deszcz, a chciałam to dzisiaj nagrać, ponieważ
No, cieszę się. Tutaj mamy następnie młode pędy leszczyny z pasternakiem, też od Hamsteak. Tutaj już jest trochę więcej sieczki, ale też nie ma tragedii. No ale w przeciwieństwie do tego, no to tam jednak dużo jest tej sieczki, ponieważ tutaj, jak widzicie, nie ma prawie w ogóle. Następnie mamy kartkę. Myślałam, że to będzie jakaś faktura albo paragon, a tutaj po prostu zwykła kartka. No nie wiem, po co ona jest tutaj włożona, ale jedziemy dalej. I tutaj już ostatnią rzeczą, a nie, poczekajcie jeszcze. Tutaj mamy, poczekajcie, ja to może tak włożę, o. Tutaj mamy, uwaga, naszą fakturę. I dalej mamy od Trixie. To nie jest to, co ja zamawiałam. Poczekajcie, bo... To czy mi się wydaje, czy my nie zamawialiśmy czegoś takiego? My zamawialiśmy chyba trochę inne. To miał być ten flipboard, ale trochę inny. Ja go może otworzę i zobaczymy. Ej, bo teraz nie wiem, czy on naprawdę... Gdzie są moje nożyczki? Poczekajcie. On jest biały. Ja takiego nie zamawiałam. Co ja mam teraz robić? Poczekajcie chwilę. No nie, no nie wierzę, wysłali mi biały. Lola, co my z tym zrobimy? On nawet nie jest biały, on jest szary. Co to jest? Ja nie zamawiałam tego. Okej, więc sprawdziłam tam dokładnie na tej ofercie na Allegro, czy ja się gdzieś nie pomyliłam, czy ja gdzieś nie doczytałam, ale nie, okazało się, że sklepowi skończyły się tamte maty interakcyjne, które ja zamawiałam, więc podjęli za mnie decyzję, nie dzwoniąc do mnie, nie pisząc do mnie, nie informując mnie o tym, podjęli po prostu za mnie decyzję, że mnie się taka będzie bardziej podobać. I owszem, tak jak sobie patrzę, no jest chyba lepsza, tak przynajmniej według mnie, więc zostawię, ale na pewno odpowiedni komentarz wystawię, ponieważ nie podoba mi się to, że producent podjął za mnie decyzję, nie informując mnie o tym, po prostu sam o tym zdecydował, więc no co, trudno mi tutaj jest polecić sklep, no bo, no kochani, no nie czarujmy się, ale... No, nie uważam, by to było coś fajnego i zamawiając po prostu w sklepie, nie wiecie, czy przyjdzie wam to, czy przyjdzie wam tamto. Bardzo nie lubię takich sytuacji, no ale jak widać, czasami trzeba się z nimi zmierzyć. Więc otworzymy ją sobie jeszcze raz, tak już bardziej na spokojnie. Wygląda tak jak tamta, którą zamawiałam, oprócz tego koloru, ale tutaj się wszystko zgadza, więc... Chociaż tyle, dobrze? Tutaj w środku mam jeszcze taki woreczek, w którym mamy takie coś, takie dwa coś i po prostu je tutaj wkładamy. I tak ona wygląda. Zaraz myślę, że przetestujemy. Mam nadzieję, że takie światło wam nie przeszkadza, ale to jest po prostu to, co udało mnie się tutaj wykombinować, bo naprawdę uwierzcie mi, że jest dzisiaj strasznie ciemno. Jeszcze coś w montażu filmu postaram się zmienić, żeby te kolory wyglądały lepiej, tak bardziej naturalnie. Do środka tej maty interakcyjnej włożyłam Loli miks warzywny, który my mamy. Ja go sama robiłam, jest on jakby mieszany przeze mnie i znajduje się w tym miksie warzywnym marchewka suszona, pietruszka suszona i buraczek suszony. I co? Lola, chodź. Lola! Chodź! Idzie, zobaczymy jej pierwszą reakcję. O!
nie myślałam, że tak szybko to otworzy i ogarnie. Loli, jak widzicie, udało już się wyciągnąć wszystko i chyba zabawa jej się podobała. Z reszty zamówienia jestem jak najbardziej zadowolona. Wszystko doszło tak, jak chciałam. I co? Myślę, że jeszcze możemy Loli otworzyć te dwie zabawki. I one jej się na pewno będą podobały, bo już nie raz je miała. Poczekajcie. Jedna już jest, ta piłeczka. I ten wałek też już jej otworzyłam. Nagrywa się? Nagrywa. Chyba. Tak. Jest. Ok. Zaczynamy. Hej moje kochane dzióbki. Mamy nowe powitanie. Nie no, oczywiście żartuję. Przyszła do mnie paczka ze zwierzętego paśnika ziołowego, którą teraz możecie zobaczyć właśnie u siebie na ekranie. I co? W ogóle jesteśmy już w następnym tygodniu. Mamy dzisiaj wtorek. Paczka szła do mnie ponad tydzień. No, dlatego się cieszę, że wreszcie przyszła, bo z tego co widziałam też sobie trochę wydłużyli dostawę. I jeśli mogę wam coś tutaj powiedzieć, to widziałam przed chwilą, że na Facebooku zwierzęcy paśnik ziołowy dodał, że poszukują kogoś, kto robi strony internetowe, więc no, zapowiada się całkiem fajnie. A co, my już bez zbędnego przedłużania bierzemy nożyczki i zabieramy się za otwieranie, ponieważ już wam dodałam na Instagramie jakiś czas temu, że o 18 będzie film, a ja tak naprawdę nie mam jeszcze nawet nagranej tej jakby drugiej części, tej ze zwierzęcym paśnikiem ziołowym, z otwieraniem paczki, bo tamtą już mam nawet zmontowaną, więc tej mam nadzieję, że nie będę jakoś musiała super montować, tylko po prostu tak wam dodam, jak mówię, tylko muszę się po prostu mało przejęzyczać, bądź nie przejęzyczyć w ogóle, co w moim przypadku będzie ciężkie, ale spróbujemy. Więc co? Powiem wam, że paczka jest słabo zapakowana, niestety. Myślałam, że przecięłam jakieś zioło. No, paczka jest bardzo słabo zapakowana i tutaj już się w tym momencie wkurzyłam, no bo kurde. Paczka jest tak słabo zapakowana. Nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń, no ale... Trudno. Ale tu pachnie. Więc tak, pachnie przepięknie. Tutaj jak widzicie już przecięłam coś. I co tutaj mamy? Miętę pieprzową. Poczekajcie, muszę wam tutaj wyregulować światło. O. Mamy tutaj tą naszą przeciętą miętę pieprzową. Jest jej 150 gram. Tak jak wam mówiłam, że ją zamówiłam. Jest trochę ściśnięta, więc jej jest jakby w rzeczywistości trochę więcej, można powiedzieć. Tutaj mamy tasznik. Jego jest 100 gramów. I wygląda on tak.
i nie ma prawie w ogóle sierczki, więc jestem bardzo zadowolona i to właśnie w zwierzęcym paśniku ziołowym lubię, że te zioła nie dość, że są piękne, zielone, pięknie pachną, no są po prostu idealne, to jeszcze w paczkach nie przychodzą sierczki. Tutaj mamy ziele owca, owsa. Tutaj mamy ziele owsa, jego jest 100 gramów. Tak ono wygląda. Następnie mamy fiołek trójbarwny. Tutaj już jest trochę więcej sieczki. Jego też jest 100 gramów, ale też nie jest źle. Takie wszystkie pościskane są te zioła. Ja pamiętam, że kiedyś jak zamawiałam, to jeszcze były takie pakowane, wiecie, w tych workach, no i to mi się nie podobało, a teraz już zmienili i jest zdecydowanie lepiej według mnie. Ale też mogliby pomyśleć nad bardziej ekologicznymi rozwiązaniami. Tutaj mamy kłęcze perzu, 100 gramów. Następnie mamy, co tutaj mamy? Rdest ptasi. Powiem wam, że jakby pakowali mi z dwóch różnych sortów, mogę tak powiedzieć, bo po tej stronie jest taki ładny, zielony i naprawdę super, a po tej taki trochę brązowy. No ale nie wiem, może mnie się wydaje, mam taką nadzieję, że mnie się tutaj po prostu tak wydaje. Następnie mamy liść jeżówki purpurowej. Popatrzcie, jakie piękne, duże liście. Strasznie lubię za to zwierzęcy paśnik ziołowy, że no naprawdę te zioła są cudowne. Ja wam już na Instagramie mówiłam, że ja zioła zamawiam, bo to się zawsze pojawia to pytanie w moich Q&A'ach na Instagramie. I ja zioła zamawiam po prostu zwierzęcy paśnik ziołowy albo przesmaczki, ponieważ tam są najlepsze zioła. I nawet mogę porównać przesmaczki do zwierzęcego paśnika ziołowego, a nawet powiedzieć, że w niektórych przypadkach te zioła z przesmaczki są lepsze. Następnie mamy liść truskawki, 100 gramów. Ojejku, i tutaj mnie się coś sypie, więc gdzieś jest pewnie dziura. Aha, ja wam chyba jeszcze nie powiedziałam, tutaj mamy tą lucernę, jej jest też 100 gramów. I też ślicznie wygląda. Dalej mamy coś większego. Liść czarnej porzeczki, 100 gramów. Tak wygląda. Tutaj jest trochę sieczki, ale też źle nie jest. Tutaj mamy korzeń mniszka, 200 gramów. Muszę zaraz zobaczyć, bo wydaje mi się, że zamawiałam 250 gramów. Poczekajcie. A nie, przepraszam, jest to mój błąd, zamawiałam 200 gramów, ale też fajna ilość mi przyszła, jestem bardzo zadowolona. Następnie mamy gałązki maliny, które też bardzo fajnie wyglądają. Mamy tutaj i takie chudsze, i grubsze, dłuższe, krótsze, więc myślę, że każdy królik ma co wybierać i dla każdego coś się znajdzie. Następnie mamy gałązki jabłoni. One też bardzo fajnie, bardzo ładnie wyglądają. Lola zawsze najbardziej lubi te gałązki od zwierzęcego paśnika ziołowego, bądź też właśnie od przesmaczki, bo razem dostaliśmy jakieś i były naprawdę fajne. Następnie mamy gałązki gruszy. Tak wyglądają. Też bardzo ładne. Korzeń lubczyku, tutaj go jest 200 gramów, tak jak tego korzenia mniszka. Teraz sobie dopiero przypomniałam, że faktycznie tyle go zamawialiśmy. Melisa lekarska, 100 gramów. Przepiękny liść mięty. Mięty, co ja gadam, maliny. Liść maliny, ale jest przepiękny. Następnie mamy kwiat lipy z kwiatem.
100 gramów, również jest przepiękny. Te wszystkie zioła są takie zielone. Myślę, że nawet kamera to oddaje. Może nie aż tak bardzo, jak są zielone i może nie aż tak dokładnie to widać, ale myślę, że mi wierzycie, że są zielone i też po części widzicie. Dalej mamy topinambur, 350 gramów. Topinamburu właśnie zamawiałam do 350 gramów i pomyliło mnie się z korzeniem mniszka. Następnie mamy granulat z liścia truskawki. Jego jest mało, ale ja się cieszę, bo Lola będzie miała na spróbowanie. A wiecie, nigdy nie wiemy, czy coś przypasuje uszakowi, czy nie. A po co mu wciskać na siłę? Pamiętajcie, że dieta królika to nie jest po prostu wciskanie mu na siłę. I coś, co zobaczycie w internecie, coś, co smakuje jakiemuś królikowi, to wcale nie oznacza, że będzie smakowało i waszemu, ponieważ króliki są różne i no nie da się tak. Więc po prostu najlepiej jest zamówić, zobaczyć, czy waszemu uszakowi smakuje i wtedy po prostu ocenicie sobie sami. Następnie mamy taki piękny, pomarańczowy kwiat słonecznika, w sumie płatki słonecznika. Przepiękne są. I dalej mamy równie piękne płatki nagietka. Ich jest 100 gramów. I to już tyle. Widzicie, karton pusty, tylko mamy tutaj paragon, ale cenę już widzieliście, mogę wam tutaj jeszcze raz podać. Jest to 116 zł, więc moim zdaniem nie wyszło jakoś dużo. Fajnie, bo akurat zdążyłam na ten taki, można powiedzieć, ostatni rzut, kiedy możecie zamawiać ze zwierzęcego paśnika ziołowego, bo później będą się po prostu tam robale zalęgały, bo to jest po prostu nieuniknione w takich dużych suszarniach ziół, ponieważ one się zalęgają podczas suszenia i tak naprawdę pakowania. No i co? Ja zaraz zabieram się za robienie mieszanki codziennej w tym właśnie kartonie. Dodam wam to na Instagramie, więc zapraszam was tam serdecznie. I co? Myślę, że już będziemy kończyć ten film. Myślę, że już bardzo długo trwał. Mam nadzieję, że wam się przyjemnie go oglądało, że miło spędziliście ten czas, bo pewnie jest to z jakieś pół godziny. I co? Ja myślę, że będziemy już kończyć. Jeśli chcecie zobaczyć jakąś recenzję produktów, że tak powiem, to zapraszam was na Instagrama, bo tam na pewno będziemy je wszystkie testowali. Pa!